Powiedzmy sobie wprost, 1089 punktów brzmi dumnie, a po tych duelach, które za chwilę zagram, możliwe, że będę miał szansę awansować do najwyższej dywizji. Mega mnie to jeszcze zastanawia, jak dużo z was, widzowie, gra w GeoGuessera, a może tylko oglądacie, napiszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekaw. I powoli zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji, jeżeli chcesz, żeby to daily wciąż trwało, to zachęcam ciebie do zostawienia, ale przede wszystkim, jeżeli jesteś ciekaw świata, bo ja jestem i będziemy razem szli w drodze ku nauczeniu się czegoś ciekawego. Zachęcam również do oceny tego materiału, czy pozytywnego, czy negatywnego. Miłego oglądania. No to go, ciśniemy, jestem podjarany. Może w końcu się uda, chociaż z reguły wiem, że jak na czymś mi tak mega zależy, to akurat zaczyna nie wychodzić. Do wczorajszego odcinka podszedłem na totalnym wywaleniu, jakoś się udało. A co dzisiaj na nas czeka? Powiem wam, że już chwilę mi szuka oponenta, więc chyba będzie o grube gierki. I mamy Szymono, i mamy przy okazji, co? Tracker, wiecie jak ja kocham trackery. Gościu prawie ma 1 KL, no dobra. Ale gdzie my jesteśmy? The best deal, kropka GR? GR? Co? Co to jest GR? Greens? Greece? W sensie Grecja? Tak, a później przylatuje smok. Kropka GR? No to Greece chyba, nie? Lol, ale faza. No dobra, nie wiem, wciskam w tą Grecję i w Ateny. Ale nie wiem. Tak, to była po prostu Grecja. Okej, dziwny tracker, ale na szczęście kropka GR nam pomogło. Dobra, w drugiej rundzie już nie ma mowy o żadnych trackerach. Lecimy tutaj prawdopodobnie w Skandynawii, tak jest, więc jesteśmy Finlandia, Szwecja, prawdopodobnie Finlandia, bo nie, no na 100% jeden z tych dwóch krajów, tylko musiałbym tutaj coś znaleźć, co by nam pomogło. Marinwagen, okej, okay. To brzmi mega szwedzko, tylko jaka część Szwecji? Ornen, nie no, nie znajdę tego. Wow, on to znalazł, był bliżej, także w miarę okej tereny znalazłem, ciekawe, no ziomek znajduje. Pewne podejrzenia, nie no, żartuję, oczywiście, mogło coś tam być napisane, może. Okej, i to są Faroe Island. Są Faroe Island, także daję gdzieś tutaj, nawet się nie zastanawiam. Znowu gościu był mega blisko, okej. No dobra, Polska, znowu są żółte znaki, takie też są w Polsce, ale to znowu wygląda jak Skandynawia. Znowu jest Stockholms, okej. Jesteśmy w Sztokholmie, ale nas tu Skandynawia katuje, masakra. Widzę Sztokholm, to strzelam po prostu w Sztokholm. Ale kurczę wam powiem, no gościu, znowu gościu jest tak bliziutko, kurde no. Szymon, coś chyba za dobrym graczem jesteś. Dobra, tutaj mamy healing i healing jest nam potrzebny, jemu niezbyt. Ale mamy tutaj Ukrainę, coś co wygląda jak Rosja, jakaś Ukraina. Ale jesteśmy w Ukrainie, dajmy może, nie wiem, tą część Ukrainy. Tak, to był Kijów. Patrzcie, chciałem centralnie dać w Kijów, by the way. Ale to bez różnicy. I tak wracamy do maksa. Ziomek dał Węgry. Także Węgry to oczywiście nie były. Mamy 1,5 już damage'u. No i tutaj zacznie się robić dość ciekawie. Prawostronny ruch mamy. Hop. I zobaczmy, co tutaj możemy wywnioskać. Czy to jest Polska? Oj, powiem wam, że takie... Ty, to jest może Polska. Chociaż nie wiem. Nie, to są polskie słupy drogowe. Okej, Szymon. Zaraz zobaczymy, kto zna bardziej Polskę, ja czy ty. Mamy jakiś znak. Warsztaty terapii zajęciowej, Słoneczne Wzgórze. Stężyca? Ale nie, to jest województwo pomorskie, okej. Wiecie co, bo Stężyca jest niedaleko Lublina, w sensie niedaleko Puław. Ja Stężycę pamiętam i myślałem, że to gdzieś te rejony. Ale czekajcie, pomorskie. Ośrodek... 8-3, no dobra, 8-3. Przepraszam was widzowie, tutaj za pewien poziom tuchectwa z mojej strony. Tak jak mówiłem, uczyłem się ostatnio numerów kierunkowych. Ale tutaj zobaczyłem na kod pocztowy i sobie wkręciłem głupotę. Pomimo tego, że miałem miasto napisane pomorskie. Nie, czekajcie, 8-5? Nie, co tu jest? Tam było pomorskie napisane? Czekajcie, bo ja się uczyłem tych numerów. 8-3 to było. Czekajcie, tu była 8-5 Białystok. To 8-3 było gdzieś tutaj, z tego co kojarzę. Więc... Ale nie, no to nie może tak być. Ciekawe, coś chyba, ty, albo to jest może serio ta stężyca, nie no, ta nie może być, czekajcie. Co tam jest, województwo pomorskie, no nie, to może jest 6, a nie ten, a nie, nie, no czekajcie, jest 8-3, o, ciekawe. Chyba, że moja teraz nauka poszła na marne, nie no. 8-3, to gdzieś tu powinno być, tak, 8-3,
Ale się teraz zagupiłem. No dobra, gościu mi tutaj niestety pewnie porobi, bo długo szukał, więc pewnie to znalazł. Tylko ciekawi mnie, czy ja już wyszedłem teraz na Tuheda totalnego, bo... już mogłem po prostu pójść, bo się zbyt teraz zamyśliłem. Tak, to było koło Gdańska, czyli to, co mówiłem od początku. No tutaj mój duży błąd. No tak, bo to było pomorskie po prostu, ale ta ósemka nie było na Podlaskie i na Białystok? Nie wiem, kurde, może muszę jeszcze raz przejrzeć te kierunkowe, bo to, jak widać, nie zawsze na dobre wychodzi. No dobra, mamy tutaj Norwegię, dajmy może tą część Norwegii, ale tutaj Szymon ładnie ciśnie. Więc okej, to jeszcze była bardziej północna część Norwegii, okej. Ziomek strasznie naskatuje, w sensie za każdym razem ma dobre rejony. Okej, to jest Dominikana. I co dajemy? No idźmy. Wiecie co, Santo Domingo mi nie oddawało. Palijo. Zawsze daje Santo Domingo. No szkurde, oczywiście jest Santo Domingo. Widzowie, no nie, moje unlucky dzisiaj jest niesamowite. Bo aż dzisiaj nie będę miał aż tak dobrego dnia jak wczoraj. Ale w tej polskiej rundzie, kurde, źle poszedłem, bo było pomorskie. Mogłem iść za pierwszą swoją intuicją, trochę mi wstyd. W sensie wstyd, no nie tyle co wstyd, ale powinienem to lepiej zrobić. Dobra, jesteśmy w europejskim kraju i będziemy jechać 2 na godzinę. Dawaj, bo tutaj mamy znak. On może nas jeszcze troszkę podratować. O, dzięki, mega nas ratuje, ale ten może, ten już na pewno nas podratuje. Gnewę, okej, tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z Estonią, jakbym tak patrzył na język, Gnewę. Okej, ciekawe, bardzo ciekawe. No, chyba pójdę w Estonię. To jeszcze może być nie, ale to nie są finlandzkie słupki, to są takie litewsko też estońskie. Chyba, albo łotewsko, kurde, Szymon już strzela. No jak już to Szymon znalazł, to ja wymiękam. Dobra, dajmy gdzieś tutaj bliżej w razie czego granicy. I tutaj, kurde, znowu dobry strzał oddał, okej. Chyba nas wyeliminuje, niestety, szkoda, ale Szymon strasznie dobrze grał. W sensie, no minus 21 punktów na przegranej z takim oponentem. No niestety, ewentualny awans do tej najwyższej dywizji zaczyna się oddalać powoli. Ale zagramy teraz z Wojtkiem, który w takiej dywizji już jest. Zobaczymy, czy Wojtek też będzie tak dobrym przeciwnikiem jak mój poprzednik. Bo to wygląda jak Stany, tak szczerze. Na pierwszy rzut oka. Jest język angielski. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie napisane. To receive. Okej, czyżby to... Kurde, były Stany Zjednoczone? Chyba tak. Gdzie? No chyba to są Stany. Może FedEx nie jest. Dobra, dam gdzieś o te bardziej Stany, bym powiedział. Okej, to było bliżej tego miasta, to Atalanty, tak? No dobra, my zabieramy mu Atlanty. Zabieramy mu 1000 punktów, także bardzo ładnie zaczynamy. Właśnie tak czułem, że jeżeli już to będzie bardziej ta strona... O, co my tu? To jest tracker? Tak, ojej, to jest tracker w Indiach. Chociaż... O, w auto Google'a stoi, patrzcie jak zaparkowane. Chyba to jest tracker w Indiach. Tak bym powiedział przynajmniej, tak mi się wydaje. Tak, tylko w jakiej części Indii? Wiecie, pójdę w Nowe Delhi. Może gdzieś tutaj to było. To był Bangladesz, wow. Ej, skąd on wiedział, że Bangladesz? Kurde, bo z reguły takie trackery są w Indiach. Chyba pierwszy raz w życiu widziałem tracker w Bangladeszu, ale... Wow, może coś tam było takiego napisane. Mamy tutaj Pumę. Puma to chyba Nowa Zelandia. Czekajcie, to jest flaga Australii chyba, tak, to jest Australia. Tylko jaka część Australii? Mamy czarny giveaway, co teraz nam też podpowie, że to jest Australia. Chciałbym wiedzieć jaka część Australii, bo to by nam dużo podpowiedziało. Mamy kolejną flagę Australii, jakby nam było jeszcze mało informacji, w jakim kraju się znajdujemy. Nano, dajcie nazwę miasta, czegokolwiek, żebyśmy mieli jeszcze szansę powalczyć, bo chociaż nie, no jeszcze punktowo jest w miarę, ale raczej bym powiedział, że to jest gdzieś bliżej Melbourne, coś takiego. Chyba tak, okej, on już daje. Pójdę w coś takiego, żeby jak może Sydney nawet, gdzieś tu w okolicach, nie wiem, nie mam pojęcia. Idę gdzieś tutaj, w te rejony. To było Perth? Wow, i wygrał. Kurde, tam było tak napisane, możliwe, że coś znalazł. Ale unlucky, no niestety widzowie, zaczyna się nie najlepiej. No cóż, prawdopodobnie dzisiaj większa szansa będzie na spadnięcie, ale oczywiście bawimy się, walczmy dalej, próbujmy swoich sił. Bardzo szkoda, że te dwa pierwsze pojedynki przegraliśmy, ale graliśmy, kurde, z naprawdę ogarniętymi gościami. No i jest w końcu przeciwnik. Sorry, że na telefonie sobie siedziałem, ale to naprawdę sporo trwało, aż mi kogoś znalazło. No teraz dostaliśmy gościa, który już ewidentnie troszeczkę ma mniej punktów. Być może
po prostu gra chce, żebym w końcu wygrał. Wygląda to jak Indonezja i na ten moment powiedział właśnie, że jesteśmy w tym kraju. Chciałem zobaczyć na przykład walutę. O, żółte blachy samochodowe? Nie, no ruch jest, nie, to jest na 100% ten Indonezja. Chciałem zobaczyć jeszcze coś, co by mi tutaj mogło potwierdzić. Może jakieś rupie jako waluta, może flagę, może cokolwiek, co jest związanego właśnie z Indonezją. Chociaż są chyba blachy samochodowe indonezyjskie, więc to sporo. A co to takie czarne przed nami? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy ja w Indonezji znajdę jakiś dobry region? No nie, nie ma szans. Ja jestem naprawdę słaby, jeżeli chodzi o Indonezję. To zresztą chyba wie, o, jest flaga Indonezji. No, to chyba nie ma tutaj co się pierdzielić. Tak, Pegawaj. Nie kojarzę tego z niczym, chyba że to jest jakaś część Indonezji. Walnę tutaj, blisko Jakarty, pójdę teraz ja takim typowo. Tak, to było, zwłaszcza jak byliśmy bliziutko, także nice, byliśmy bliżej. Nasz oponent dał po prostu Jakartę, no ja tutaj na stolicę to nie wyglądało, więc stwierdziłem, że dam po prostu w środek. I w tym wypadku nam się mega opłaciło, bo 500 punktów drogą nie chodzi. A tutaj, co mamy, Dominikanę, tak? Tak, ale teraz widzowie, idę w Santo Domingo i mnie nic nie obchodzi. Jak to już jest to drugie miasto, to jest po prostu moje szczęście dzisiaj, bez kitu. Jak to będzie to drugie miasto, to będzie podsumowanie mojego farta dzisiejszego. Dobra, no idę w to, bo może mój przeciwnik nie wie, gdzie jesteśmy, to wywrę na nim presję, może mu coś zabiorę punktów, ale myślę, że jest. Dominikilo, no dobra. Kraj widzieliśmy, tylko teraz. I co, on był bliżej czy ja? Nie, to było Santo Domingo, więc dobrze, że dałem w stolicę, bo 7 punktów. I to jest American Samoa. Bez kitu, to widać w ciul. Patrzcie, jeszcze auto będzie. Tak jest, auto jest. Ale już bez auta wiedziałem. Strasznie jest, American Samoa jest proste do ogarnięcia, bo po prostu ten klimat jest taki, no. Powiem wam, że nawet bez auta by dało radę spokojnie znaleźć. Gościu też wiedział, że jesteśmy w American Samoa, a prawdopodobnie jesteśmy w jakimś kraju Ameryki. O! Dobra, to jest Gwatemala. Gwatemala jest meta auto, ale poza tym jest znak alto zamiast stopu. Alto znak występuje właśnie w Meksyku, w tej chyba całej północnej Ameryce, oprócz wiadomo Stanów i Kanady. Ale właśnie wiem, że alto występuje na pewno w Meksyku, Gwatemali. O! I gościu dał Kolumbię, także no tego wszystkiego na pewno nie wyleczy teraz w healingu. Ponieważ 1800 punktów to jest potężny cios, ale zobaczymy, ile da radę. To wygląda z miejsca jak jakaś Emiraty Arabskie może. Oj, strasznie nisko kamera. Czy to jest Sri Lanka? Bym powiedział, że chyba tak. Dobra, Jezu, co mnie to obchodzi, gdzie to jest? Ja zapomniałem, że to healing, mnie to nie obchodzi. Powinienem szybciej strzelać. To mogło być Indie, no. Teraz myślę, że jesteśmy w Indiach. Tak, to raczej Indie są. I gościu naprawdę to znalazł idealnie? Wow, może tam była jakaś podpowiedź, że to jest to miasto. Szkoda, że to znalazł. No bo niestety ma full punktów. Dostał bardzo dużo punktów healingu, który nam nie jest na rękę. A tu mamy do czynienia ze Stanami chyba. Więc no to też jest ciężka runda, jeżeli oponent da lepszy teren. Ale spróbujemy coś znaleźć, bo Stany też nie są aż takim bez przesady kierunkiem. To raczej nie jest wysepka w Stanach. Mamy do czynienia po prostu z jakimś jednym z 50 stanów. Nie ma przednich blach rejestracyjnych, co by wskazywało na wschód stanów. No i dobra, pójdę tutaj po prostu. Okej, to był Michigan, on był znowu bliżej. Troszeczkę nam, oj, nawet nie troszeczkę, 1400 punktów to sporo. No ale jest jak jest. To wygląda jak Afryka tutaj, więc myślę, że można próbować w jakimś Cape Town. Nie, to Cape Town nie, to raczej bym poszedł w Pretorię po prostu. Rozendal, tak, to jest naleciałości trochę chyba z holenderskiego. Rozendal, ale jakbym znalazł, ojej, czemu mnie tak teleportuje? Come on. Chyba idę w Pretorię, powiem. Jest znak stopu, lewostronny ruch, to wiedzieliśmy. Siesta, nie, tak, siesta było, to już nie jest. O, piękny znak. Pokaż mi go. Co tutaj mamy? M10, Sunderland Bridge? M10? Czemu M? Ten R-ki zawsze były. Czy to nie jest jednak? M10? Pretoria, N14, dobra. Walę w Pretorię, środek i myślę, że będzie to ładny strzał. Oj, on dał Cape Town! Właśnie tak myślałem, że może to dać i chyba wygrywamy. Tak jest, ładny win. Tutaj było czuć właśnie, że to bardziej Pretoria. 9 punkcików, więc troszeczkę i oby to był dobry zwiastun. Trochę nadrobiliśmy, ale to wciąż nie tyle, żebyśmy już mogli się cieszyć.
Szkoda właśnie, że ta Champions Division się kurczę oddala. Wydaje mi się, że naprawdę mamy szansę ją wbić. No brakuje nam, ale cóż poradzić, trzeba walczyć. Jest, mamy. O, Geo Sniffer. Ej, kojarzę ten Niko. Chyba z Grafem grał ten ziomek, tak mi się wydaje. Bo oglądałem ostatni materiał Grafa i wydaje mi się, że ten ziomek właśnie tam się pojawiał. Tutaj mamy coś, co wygląda jak jakaś Sri Lanka, ewentualnie Tajlandia, ale jest strasznie low camera. Natomiast to nie jest czwarty gen. Dobra, Ban Pong. Kojarzy mi się to. Czy Ban Pong to jest jakaś jakby dzielnica tej Tajlandii? Na pewno to jest Tajlandia, ale chyba nie, chyba to nie jest żadna dzielnica. Aż tak dobrze nie będziemy mieli, ale Ban Pong, jakbym to naprawdę gdzieś kiedyś słyszał, więc chyba żeby tutaj nie ryzykować walne, po prostu, że jesteśmy gdzieś w granicach Bangkoku, Ranong, a to jest Banong. No dobra, walę po prostu w Bangkok. Tak, to było bliżej Bangkoku, więc opłacało się po prostu dać w stolicę tego oto kraju. Zabieramy 940 punktów, także robimy mu fajny damage. Ej, co to jest? Trekerek znowu jakiś chyba się zapowiada. Tak jest, ale jaki dziwny treker. Co to jest? Schwitzen, okej, okay. Kropka AT, dobra, no to to jest Wiedeń. Tu nawet może rywal nie znajdzie, więc strzelajmy szybko, ale nie, on też raczej znajdzie, ale bardzo dziwna droga, jakby to takiego trekeru jeszcze nie widziałem, a tutaj jest po niemiecku, nie no, musi to wiedzieć, bo po prostu trzeba, 2 sekundy, ale on dał Salzburg, czemu? Każdy zawsze daje Wiedeń, ej, dziwne, serio, bo jakby chyba na 99% gier, w które gramy, każdy zawsze daje Wiedeń, nie, a gościu teraz dał Salzburg. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra. Tu natomiast mamy słupki, które są w Chile? To nie są brazylijskie chyba. Chyba to są chilijskie słupy. No, Santiago. Tak jest. Jak jesteśmy blisko Santiago, to strzelajmy w Santiago. A jest białe auto, teraz się pojawiło. Ale były słupy chilijskie. Je pamiętam doskonale. Także git. Jest ten żółty znak, więc może ziomek pomyśli, że to... Oj! Serio? I wygrywamy. Lo, ej, jestem zdziwiony. Bardzo słabo ten gość teraz zagrał. Plus 9 punkcików. Ej, w sumie trochę wracamy już. No dobra, skoro 2 przegraliśmy, 2 wygraliśmy, to balans nie może być Wasterczyk Mamlot. Okej, okay, czyżby to był jakiś Polak? Możliwe. Wasterczyk tak trochę brzmi polsko, ale raczej mamy tutaj teraz do czynienia z Europą. Oj, znowu powolna jazda się szykuje. Ale jaką część Europy? Czyżby to były Niemcy? Może jakaś Francja? Te słupy drogowe z czymś mi się kojarzą, aczkolwiek szczerze wam powiem, że nie jestem pewny. Okej, okay, to wygląda szczerze jak Francja, ale to też może być jakaś dziwna Łotwa. Ale pójdę chyba w swoją pierwszą myśl, chociaż były teraz niebieskie znaki, chyba we Francji takich nie ma. Nie wiem, idę tu nawet gdzieś bliżej. Nie, to była Dania, tak, druga myśl to była Dania. Kurde, szkoda, że droga z impotencją, przez co naprawdę było ciężko chociaż pojechać dalej. Mogłem iść w Danię, to troszeczkę dałem ciała niestety. Czy to jest San Francisco? To jest ten most w San Francisco? Nie gadaj. Czekajcie, gdzie on jest? To nie ten. To jest ten? San Francisco Oakland Bay Bridge? Ej, Golden Gate. No, to jest Golden Gate? Tak? Dobra, idę w to. Idę w to. Zobaczmy. Tak, to było centralnie Golden Gate, także ja byłem w idealnym miejscu. Wow, ej, ale pierwszy raz w życiu jestem aż na takiej, wiecie, bardzo znanej lokacji. Dobrze, mamy chyba kolejny tracker, czyżby? Znowu gdzieś jakiś Indio-Bangladeszu? Nie, dobra, to jest Sri Lanka, także walmy od razu, może ziomek nie będzie wiedział. Ja daję od razu Colombo, lewostronny ruch, język też jest należący do Sri Lanki, także wywierajmy presję, bo gościu ma przewagę, ale on też to wiedział, gratulacje. Znowu daje nawet niezły region mój oponent, także 180 punktów, całkiem nieźle, bo może akurat się uda, yardy da, okej, okay. Wygląda to właśnie na jakiś czeski może, no czeski chyba tutaj jest całkiem spoko myśl, że jesteśmy w Czechach. Ale spróbujmy się upewnić, bo na pewno jesteśmy w kraju europejskim. Żółte blachy na jednym samochodzie jeszcze tutaj nic nie znaczą. Ulice, Zoralkowa ulice. Prodewaj, no dobra, to są dla mnie Czechy. Albo jakaś Słowacja, dam gdzieś może Brnie. A to była Praga po prostu, okej. Okay. Ziomek tutaj idealnie daje region?
Okej, okay, bo w sensie, no mógł tutaj po prostu zaznaczyć, no nie będę się spierał, ale spoko, no może jestem przewrażliwiony. To wygląda jak dziwne, że jeszcze gościu nie strzelił, daje mi w ogóle pomyśleć, teraz dopiero strzela, chyba Norwegia to jest. Tak, tylko gdzie w Norwegii w sumie dać, czy Islandia, nie no, Norwegia, ale tu wygląda tak północno. Dajmy jakąś taką mega północną Norwegię, gdzieś tutaj spróbujmy. Co? Kolego, no nie wiem, no to już było... Healing mu nie był potrzebny, a i tak daje idealnie praktycznie. Tajlandia, okej. Okay. Daje Bangkok po prostu, jeżeli chodzi o Tajlandię. No tutaj on pewnie jak da Bangkok, to nie będzie to nic dziwnego. Ale kurczę, on miał takie dwa dziwne gesy, no. No tutaj dał Bangkok, tak jak mówię, to nie jest nic nadzwyczajnego. Był znowu o ciupinkę bliżej, więc nam troszeczkę punktów zabiera. Tutaj mamy double damage. I tutaj może być już ciekawie. Dobra, to jest chyba Czemu? To jest tracker? W Skandynawii? Co ty gadasz? Jesteśmy na jakimś trackerze chyba. W Skandynawii. LOL. W sensie pierwszy raz widzę tracker. To jest raczej Szwecja. Okej, okay, tylko ciekawy gdzie. Nie, czy to nie tracker? Ale bardzo dziwny. Dziwny ten. Raczej bym stawiał, że gdzieś może bardziej w północnej Szwecji. Daj mi gdzieś tutaj o te rejony. Myślę, że to jest całkiem spoko guess. Helsinki! Znowu gościu daje idealnie. No to jest stolica, ale... Kurde, nie wiem, nie miałem pewności, że to są Helsinki. Okej. No dobra. Tutaj mamy kolejny jakiś kraj, który żółte blachy posiada, ale tylko z tyłu. O! W sensie myślałem, że to jest... To może być Dania. Gościu już strzela. Chyba też pójdę w Danię. Benedict Salon. No, chyba pójdę w Danię. Tak bym strzelał. Nie wiem, ale to może być koniec gry. Pójdźmy w Kopenhagę. To było Odense. I gościu znowu dobre miasto daje. Mógł gdzieś tam widzieć napis Odense, ale to jest, nie wiem. Ten gościu jest chyba odpałem. Naprawdę. To już było mega podejrzane. No jak tutaj wypierdzieli już dobry wynik, to ja przysięgam, że wychodzę. To już tutaj da dobry wynik. Dawaj, ziomek, wypierdziel taki dobry wynik, że wiesz. Entrada. Okej, okay, no brzmi to, gość już strzela. Nie, no to jest chyba niestety, chyba jest jakiś odpał. Dobra, ja nawet nie wiem, to wygląda jak Argentyna, ale nie wiem, serio, musiałbym dłużej się zastanowić, bo... Słońce jest na północ, dobra, walnijmy. Buenos Aires gościu daje na takim zadupiu i ma dobrze. Nie, dobra, dla mnie jest gościu... Mega podejrzany, 22 punkty tracimy, no. 7 kompletnych gierek, 34 duele, 31 wygranych. Jeżeli to nie był cheater, to ja wymiękam, przysięgam. Jeżeli to nie był cheater, to ja przepraszam, ale no to jest dla mnie tak ewidentny odpał, że to głowa mała. Dosłownie 15 minut później gościu prawdopodobnie otrzymał permanentnego bana. To z racji tego, że na przykład jak wejdę na losowy profil, to widzę doskonale jego rangę i tak dalej. To u osoby, której nie ma w znajomych, natomiast u tego ziomka nic nie widzę, pomimo tego, że jak skończyła się gra, to widziałem. Więc jeżeli ktoś jest bardziej ogarnięty, to może napisać w komentarzu, ale moim zdaniem permanentnego bana dostał. Wielkie brawa dla GeoGuessera. Chociaż chyba już trzeba coś zrobić z tymi odpałami.